Let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Siemano, 3 grudnia, niedziela, kilkanaście minut po godzinie 11. Od wczoraj trochę pruszy, jest ładnie biało. Nie mogłem usiedzieć w domu, jadę do Lasu Łagiewnickiego. Na razie jadę chodnikiem, jest mniej syfu niż na drodze. Park Julianowski. Znajomy kadr dla filmów z Lasu Łagiewnickiego i okolic. Przejeżdżamy przejazd kolejowy i wjeżdżamy do Lasu Łagiewnickiego. Bajecznie. Fajna pogoda. Gdyby nie ten wiatr, byłoby bardzo przyjemnie. No i skręcam tutaj na żółty szlak. Widać, że jakieś grubasy tu jeździły. Wygląda mi to na jakiegoś fata po grubości śladu po ponie. Krótki podjazd za mną o średnim nachyleniu 7%. Grząsko jest w tym śniegu, ciężko się jedzie, natomiast aura jest fantastyczna. Dwie godzinki w takich warunkach w zupełności wystarczą, a człowiek się tak naładuje pozytywną energią, że powinno jej starczyć na cały tydzień. Chociaż jak wszyscy dobrze wiemy, czasami ciężki poniedziałek w pracy i tyle byłoby po całej energii. No ale chociaż spróbujmy. Nie nastawiajmy się źle. Jedziemy. Kościelna Góra. Pierwszy przejazd dzisiaj tutaj. Dźwięki jakby, kurde, stado kaczek zażynali. Okej. 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 Poszło! Można byłoby odbić tutaj w lewo na żółty szlak. Ja jednak jadę tutaj prosto w stronę mostka. Przejadę mostek i będę już na czerwonym szlaku, do którego miałem jechać. Jechaliśmy wczoraj tutaj z Grześkiem. No i chwilę tutaj za tym mostkiem zakończyliśmy jazdę. Gdzieś tutaj Grześkowi przestała działać przerzutka. Jak ją poprawił, zaczęła działać. Przejechał może z 10-20 metrów. No i gdzieś tutaj z przerzutki niewiele zostało. Ulica Serwituty. Nie lubię tędy podjeżdżać, bo są tutaj kocie łby. Natomiast dzisiaj jedzie się prawie jak po stole. Dlatego tędy jadę, bo zazwyczaj to omijam i podjeżdżam albo tutaj lewą stroną trasą AGSX-C, albo tutaj po prawej stronie jest taka fajna ścieżka, wąski singielek, którym też się fajnie podjeżdża. Szczyt dirtowej góry na wyciągnięcie ręki. Przepraszam za dźwięki hamulców, jednak
Dzięki. Łopań, ale nosi. Bandka. Ale sypie po oczach śniegiem. Łagiesy XC. Przede mną łużyk. Cały czas Łagiesy XC. Minus 2,3 stopnia Celsjusza. Aktualna temperatura. Natomiast w porównaniu do wczoraj jest cieplej. Przynajmniej ja to tak odczuwam. I tu w lewo, w stronę Kamiennej Góry. Lekko nie jest, ale jest pięknie, jest fajnie. 200 metrów zostało jeszcze tego podjazdu, tak na moje oko. I będę odbijał w lewo na Kamienną Górę. Kopny jest tutaj ten śnieg, ciężko się podjeżdża. Jadę zboczem Kamiennej Góry. Szczyt zostawiłem po prawej stronie. Znowu Łagiesy XC. Skręcam w prawo. Piękna zima. Dobra, dziękuję. No, szczyt Grzybowej Góry. Za mną jadę w stronę Gubałówki. Świetnie tu jest. I będzie hopka, hop. Cały czas Łagiesy XC. Powtarzam to pewnie jak mantrę. Natomiast jak ktoś tutaj nie był, to polecam przyjechać. Wbijacie na parking przy serwituty. Tam macie tablicę informacyjną z mapką. Jeżeli ktoś by chciał, to napiszcie w komentarzu, udostępnię ślad GPX. Ewentualnie możecie ten ślad znaleźć na stronie www.cyklomaniacy.pl. A dupką mi rzuciło. O! Dupka mi tańczy. Tu świeży śnieżek. Pięknie. Jedziemy na drugą stronę. Aktualna temperatura to minus 2,5 stopnia. Jest teraz 16 minut po godzinie 13. Zbliża się pora obiadowa, więc to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć wracać do domu. Będę mijał kapliczki. Bardziej uczęszczane ścieżki w Łagiewnikach są mocno udeptane. Jedzie się dobrze. Jest twardo. A tam, gdzie nie chodzą ludzie, trzeba walczyć w kopnym śniegu. Ponad 17 km za mną. Ciągle temperatura w granicach minus 2,5 stopnia. Jadę teraz zielonym szlakiem rowerowym wzdłuż ulicy Łagiewnickiej. Na skraju lasu temperatura nieśmiało dobija do 3 kresek poniżej zera. Na tą chwilę minus 2,9 stopnia. Już Park Julianowski. 22 km za mną. Jest przed 14. Stąd mam już kawałeczek do domu. Na dziś to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego.